Witam Was ponownie na moim kanale i zapraszam dzisiaj na ulubione żonki, czyli żony Podlasia. Na wstępie chciałabym tylko bardzo, bardzo Wam podziękować za tak miły odbiór ostatniego odcinka. Jest tu coraz więcej ludków, a mnie to po prostu niesamowicie motywuje i chciałabym bardzo to podkreślić, że bez Was no nie ma niczego. Jak zawsze zostawcie jeszcze coś po sobie, coś fajnego, zajrzyjcie na mojego Instagrama, jeśli macie ochotę. No i zaczynamy, lecimy. Jak widać, moje przygotowanie, bluza w kurki 100%. Zaczynamy kolejny odcinek. Co tam, Ruda? Co tam, Ruda, powiesz, co? Miałam gorączkę przez 3 dni, ponieważ zawiało mnie przy wyciąganiu obornika od klaczy. Niestety była za ładna pogoda i ja byłam za lekko ubrana. A gdybym zaległa tak, że no nie mogłam wstać, to wolę nie myśleć, co by się miało stać dalej. Także jeśli zacznę brać do głowy to, że ja jestem sama z małym dzieckiem, a kilkunastoma końmi, kilkudziesięcioma kozami, to będzie problem. Witamy serdecznie Aldonę. U niej jak zawsze od rana już jest praca, już jest wyjście, opieka nad zwierzętami. Podejście do życia Aldony tak pozytywnie mnie fascynuje i zaskakuje, ponieważ ona powiedziała święte słowa. No, gdyby zaczęła myśleć o tym tak naprawdę, co jest na jej głowie i za co jest odpowiedzialna, no to mogłaby tylko siąść i płakać. A ona po prostu bierze życie, jakie jest. Cześć, piona. A piona? Kolacja później będzie, za wcześnie na kolację. Co mama robi? A to mój palec jest. Tegoś nie zjada. Dzień dobry, pani Aldono. A dzień dobry panu. Witamy szanownego pana sąsiada. No i nie możemy się doczekać, co w tym odcinku dla nas pan przygotował. Ciebie dawno nie było widać. Za prośbą przyjechałem. Za jaką prośbą? Potrzebuję beczki jakiejś. 30-litrowej, 40-litrowej. No bo jak ty coś potrzebujesz, to wiesz, gdzie mnie szukać, nie? A jak kuźwa coś do roboty, to nie ma. To ja z sercem na ręku do ciebie przyjeżdżam i od razu w łeb. No typowa podlasianka. Tym razem to sąsiad potrzebuje beczki. Ja myślę, że on znalazł swoje przeznaczenie. Moja miła, coś tam będzie pędzone. No bo wiesz, wlewasz, dosypiesz cukru, puścisz rurką, siedzisz i patrzysz. Także dla sąsiada ideolo. Sąsiad generalnie zrobił, z jednej strony wstawił słupki, z drugiej strony wywiercił otwory i tyle go widzieli. A jak kurczę do kołków, to nie ma czasu. Oczywiście, no trzeba i kołki zrobić. Zrobi wszystko. Bo pan wiecznie czasu nie masz. To są kłamstwa i oszczerstwa, prawda, Witek? Spokojnie, zrobimy i te kołki. Nie, ja nie wierzę, że te kołki są jeszcze nie wbite wszystkie. Ja myślałam, że te sceny nie są pokazywane, no bo to już jest dawno zrobione. Aldona, trzymaj się tam, kochana. Nie mam beczki. Na pewno coś masz. Potrzebna mi po prostu beczka. Bimber będziesz pędził? A do czego? Nie, żaden bimber. To i tak się nie przyznasz. A to winko przecież można robić. Równie dobrze. Winko w beczce plastikowej. No. No cóż, z mojej strony kontakty się ochłodziły. Zresztą pogoda też się ochłodziła, więc wszystko w normie. Aldonie, tak szczerze, no nie jest do śmiechu, więc rozumiem jej postawę i uważam, że z tego typu ludźmi no trzeba być bardzo bezpośrednim, bo inaczej no oni będą tylko tam robić podśmiechujki, będą coś tam zagadywać, ale poza tym nic się nie wydarzy. Na basen jeździmy z klubu seniora co drugi wtorek. Mamy przewóz i kierowniczka nasza jeździ i nas zawozi. Nie mam pojęcia. Już się poprawia. Czy jeszcze? Na zabawie się widzimy. Na zabawie! Na zabawie się widzimy. Usiadłam i ja wtedy czułam, jak mi polizało po mnie. Tak. No, no to no. Po plecach. Miałam iść wziąć płaszczyk i się przykryć. Ale jak to powiedzenie kobiet, lepiej zmarznąć niż brzydko wyglądać. Jasia jak zawsze od początku uśmiechnięta, pozytywna, rozbawia po prostu do łez ta kobieta. No i mamy również kolejną aktywność. Powiem Wam szczerze, że naprawdę to, ile rzeczy robi Jasia, szczerze mnie zadziwia i życzę nam, żebyśmy w tym wieku również tyle mieli chęci do życia. Ten zegarek, który mam na sobie, dostaliśmy wszyscy emeryci w klubie emeryta. Mamy prośbę, żeby te zegarki nosić dla naszego bezpieczeństwa. Jesteś. On namierzy, gdzie się jest. Tak, ten zegarek namierzy. To też on, no. On namierzy. Tak, nie namierzy, tylko gdzie w domu. To jest mierzenie ciśnienia. To są wiadomości. To jest mierzenie temperatury.
a to jest saturacja płuc. Myślę, że ten klub seniora naprawdę zasługuje na uznanie, bo sama koncepcja w ogóle przekazania paniom i panom pewnie tych zegarków jest super. Do tego oni też mają coś do robienia, cały czas sobie patrzą, coś tam właśnie miga, coś się dzieje. Dzisiaj troszkę mniej będzie osób, więc chyba nie trzeba rozkładać tych dwóch małych. Moja rodzina jest bardzo duża, ja mam trzech braci, trzy siostry. Według starszeństwa są najpierw bracia Andrzej, Jurek, Wiesiek, Zosia, ja i dwie młodsze siostry Basia i Asia. Może się wydawać na dzisiejsze czasy, że to jakaś taka dziwna rodzina, dla mnie to zupełnie normalne. 10, 12, 14, 16 trzeba jeszcze. Tyle stawia mama. Mam zastawę na, no trudno mi powiedzieć, na jakieś 40 osób na pewno. Witamy ponownie Hanie po przerwie, ponieważ nie było faktycznie jej w ostatnich odcinkach. No ale widać czemu nie było, ponieważ przyjeżdża cała rodzina, która jest naprawdę ogromna. Dajcie znać, czy wasze rodzinki są duże, ile macie rodzeństwa. Kobieta, która pracuje z końmi, no to musi mieć jakiś tam charakter dosyć zdecydowany, bo inaczej konie potrafiłyby wleść na głowę. Chyba zimy za bardzo nie będzie, bo normalnie o tej porze roku to moje konie były obrośnięte futrem jeszcze parę lat temu. Jakoś tą grzywę też można wyczesać? To masz czesz. No na po co ty go w ogóle czeszysz, jak on cały czas na polu stoi? Ja wszystkie muszę przeczesać po kolei, bo już pora na to. To raz, a dwa to od niego trzeba zacząć, bo znajomi dzisiaj przyjeżdżają siodło na niego dopasować. Też koniami się zajmują, czy tylko siodłami? Siodłami. Tylko siodłami. Mówi się końmi. Końmi. Piku, powiem wam, że ta relacja Aldony z jej sąsiadem jest bardzo ciekawa do oglądania tak po prostu z boku, bo sąsiad lekkoduch, taki beztroski, no i im mniej, tym lepiej. Nawet konia nie czesać. A po co czesać konia? A naprzeciwko jego Aldona ze swoim silnym charakterem, z takim stanowczym podejściem i jasnymi zasadami, no po prostu jest to mieszanka wybuchowa. Będzie tak, jak pani powie. Pani mówi, ja słucham. Ciężko utrzymać tego konia. Dobrze, no. Ciężko utrzymać, bo to trzeba mieć metodę. Na każdego ogiera trzeba mieć metodę. Jak normalne metody nie zadziałają, bo ty szarpiesz. To za tutaj mordę, batem po plecach i tyle. Nie jestem dominująca względem zwierząt lub ludzi, jeśli tego nie wymaga sytuacja. No i widzicie? I co powiesz? Nic dodać, nic ująć. Jeśli sytuacja wymaga, no to wtedy nie ma wyjścia. Dobra, nie będziemy dzisiaj chodzić, bo on jest świeży, wiesz? No i klawo. No i klawo, trzymaj go, siadam. A co z moją beczką? Weź, ty już przestań o tej beczce. Jęczysz, puść. A co z moimi słupkami? Co jakiś czas wpadnę, się zrobi nie i beczka nerwuje. Dla mnie potrzebna. Seczka, jest Aldona, proszę cię, beczka. Jestem ciekawa, czy sąsiad wyjedzie od Aldony z tą beczką, ale powiem wam, wydaje mi się, że jeszcze będzie musiał na nią zapracować. Jeszcze? Ojej, przyjechaliście. Dobry. Hej, babcia. Panie, jakieś liczne kwiatki, dziękuję bardzo. Dzień dobry. Niby jesteśmy, no, te same geny, ale każdy z nas jest trochę inny i z każdym jest troszeczkę inna ta relacja. Nie można powiedzieć, że z kimś lepsza albo gorsza. Ale... Bardzo ciekawe zdanie od Hani i spostrzeżenie, tak jak powiedziała o swoim rodzeństwie, że z każdym ma po prostu inny kontakt, nie jest lepszy, nie jest gorszy, jest inny. I jak najbardziej się z tym zgadzam, szczególnie kiedy już wchodzimy w dorosłe życie, każdy gdzieś tam zaczyna swoje własne, no to te relacje z rodzeństwem mogą się też zmieniać. W prezencie żeście rozmawiali, to poduszki żeście kupiły, czy co innego? No nie, poduszki nie kupiłyśmy, mamie tylko kupiłyśmy taki karnet do wykorzystania w sklepie z sadzonkami kwiatów, bo a mama sobie... To szkoda, bo babcia będzie miała dużo roboty przy sadzeniu nowych kwiatów, a nie będzie w nogi zimno. Poduszka elektryczna byłaby dobrym prezentem. Wiadomo, że na stare lata to nogi są coraz zimniejsze. Również ja bym z tego mógł skorzystać. A już się dobiera, wiadomo, małżonek do prezentu. No widzicie, chyba u każdego w rodzinie jest podobnie, ale naprawdę super, że mają umówione, że robią niespodziankę z tego i jest ta fajna rodzinna konspiracja. Się pokąpiemy. Bazen jest fajna rzecz. Jest jacuzzi z cieplutką wodą, możemy się posiedzieć. Powiem. Takie dramy.
Ty, ale chyba specjalnie nagrzeli wodę. Wzięła i wrzisnął, co by miał do rodziców. Ty, jak ten twój Stasiu? Ci papał, nie ma Stasia. No po prostu niech mnie pioruny biją. Kolejny kawaler zniknął. Odszedł od Jasi, przepraszam. Ja nie wiem, o co tu chodzi. Posłuchajmy. Każdemu mężczyźnie się podoba inna kobieta. Jednemu się podoba blondynka, jednemu się podoba ciemna. Także ta nawet, co nam się wydaje, że ona jest idealna, ona też nie jest szczęśliwa. Mój nos jest trochę krzywy, ale jest taki trochę krzywy od zawsze. Nogi mam krzywe. Wyprostować nogi, tego się też nie da. Co ja mogę chcieć? Myślę, że Jasia tymi wyznaniami pokazuje nam to, że kobiety nigdy nie przestają gdzieś tam myśleć o tym, jak wyglądają, o tym po prostu, jak się przedstawiają, co tam coś mamy, wiecie, krzywego właśnie, za dużego, za małego. Chciałabym, żeby każda z nas i w ogóle każda osoba znalazła takie piękno, nie tylko zewnętrzne, ale wewnętrzne. I wydaje mi się, że jak to zbalansujemy, no to wtedy czujemy się o wiele lepiej. Daleko z Warszawy, to co? Warszawy. No, z Warszawy to nie, co uczynę jeździ. Daleko. Tak, tak, no, daleko. Ja... Żeby młodszy był. No to też za daleko. No ale to co, to żeby w twoim wieku chodził. Na horyzoncie ich jest nowy. Nowy? Nowy. To jest dobrze. W moim wieku. No, w twoim wieku to jest dobrze. To już dobrze, pomoże ci. Jezu, to najważniejsze, że jest już kolejny kandydat, no bo bez tego długo nie pociągniemy. Ile przepłyniesz basenów? Nie wiem, tyle skąd. No ten, nie, ale a tam. A tych, tam. Dwa przepłynę, bo za tak? Bardzo dzisiaj nie chcę, bo przeziębiona. Zawsze miałam dobrą kondycję fizyczną. Zajęłam w biegu na 300 metrów drugie miejsce w województwie. Moja kondycja fizyczna wyrobiła się jeszcze z tego, byłam 10 lat listonoszem. To też swoje zrobiło. Dziennie przechodziłam 12 kilometrów. Jakbym tak się zawzięła, może ze 4 razy bym przepłynęła bez wychodzenia. Jestem pod ogromnym wrażeniem, zresztą już mówiłam nieraz, naprawdę tej aktywności Jasi i tego, ile jest w niej energii i siły. I wydaje mi się, że właśnie dla nas to kolejny przykład, jak ważne jest chociaż wyjście na spacer, wiecie, nie wiem, przejście się, poruszanie rączki w górę, rączki w bok. Każda kobieta się czuje młoda i piękna. Chciałaby się być młoda, piękna i kochana. I nawet te grube, brzydkie też by chciały być kochane. Jestem szczęśliwa w tej chwili, jak jest, tak jest dobrze. Mam tak pełne poczucie humoru, że ta moja niedoskonałość urody zamaskuje te moje poczucie humoru. Jasiu, my naprawdę cię uwielbiamy. Wyślijcie jakieś pozytywne może komentarze do Jasi. Mam nadzieję, że do niej kiedyś to dojdzie, ale no myślę, że jest pani naprawdę wspaniała i z całego serca tak szczerze życzymy po prostu tego szczęścia w życiu. Cześć! 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 Kurczę, gdzie? Ja wiesz, co ja bym powiedziała, kopę lat, kuźma, ale... No tak, a to pierwszy raz w lata, cześć. No, po tylu latach, no. Cudownie. Nie mogę się nazwaczać. Spotkanie z Honoratą i Bogdanem będzie niezwykłe zdecydowanie, ponieważ z Honoratą znamy się 19 lat. Przyjaźnimy się w sumie 19 lat. Tyle, że jest to od 19 lat przyjaźń wyłącznie przez internet, telefon. Wydaje mi się, że pierwszy raz widzę Aldonę szczerze uśmiechniętą, że po prostu jej serce przepełnia taka radość, taka ludzka, że tu nie jest nic już, że amo może wypada, amo może trzeba, więc bardzo fajnie, że odwiedzili ją przyjaciele. No pokażę wam wszystko. Konia zaraz przyprowadzę. Siodła mam dwa do wyboru. No takie byle jakie, wiesz, bo on i tak się rozwinie, on ma 4 lata, skończy w maju. Ona lata z Bogdanem przyjechali, żeby dopasować siodło dla młodego ogiera, ponieważ ogier będzie musiał pracować pod siodłem i w zaprzęgu. Tak więc to jest to konieczna inwestycja. Nie wiedziałam, że siodło trzeba aż tak dopasować do konia, także fajnie, że dowiaduję się tutaj też nowych rzeczy. No nigdy nie miałam styczności z końmi, więc jestem ciekawa, jak ten proces wygląda. No człowiek to jednak taki laik często. Emian! No, chodź. Mamcia zawołała, to już leci. Chodź. Chodź, grubasku. Jezu, on ma te szczoty, nie? Już córki ma. Dwie, piękne.
jak zobaczyłam teraz tego konia tak w pełnym obrazie, to po prostu uważam, że jest przepiękny. No, nie wiem, konie są dla mnie tak majestatyczne, a ten wygląda jak wyciągnięty z jakiegoś obrazu. Jest naprawdę pięknym koniem. Może nie jest tak, jakby się tych ludzi po prostu nie widziało przez 2 tygodnie, czy miesiąc, czy pół roku, dajmy na to, nie więcej. No po prostu tacy swoi ludzie, swoi, naprawdę swoi ludzie. Łepek w twoje lewo. Lewą łopatkę ma cofniętą trochę. Tak? Zobacz, widziałeś? Ma cofniętą lewą trochę. Niedużo, ale... To są jedni z najlepszych ludzi od siodeł w kraju. To nie jest moja opinia, to jest opinia ogólna. Ja mam również przyjaciółkę, którą bardzo pozdrawiam, Gosię. Przyjaźnimy się naprawdę już 22 lata. Jesteśmy przyjaciółkami i u nas jest to samo. Nie mieszkamy w jednym kraju, ale jak się spotykamy, to nieważne ile było tej przerwy, po prostu w sekundzie jest, jakbyśmy były najbliższymi sąsiadkami. Ale nowe będziesz robił zupełnie, Bogdan. To jest tylko na teraz, żeby krzywdy nie robiło. A, nowe? No chyba tak, no bo co? Kantara nie dostała jaś oruch? Kantar mi wisi gratis. Wiesz co, Kantar to mi gratis wisisz do tego. Stoi? Tak, bardzo ładnie. Nie, przód do poprawienia. Daj Wilkę, Miszkę. To pomiary mamy zdjęte. To konik może iść na padok, a my sobie na spokojnie wszystko omówimy jeszcze. Naprawdę imponujący proces dopasowywania siodła. Widać też oczywiście profesjonalizm ogromny, ale tak mi się skojarzyło, jak dziewczyny czasem idą na brewki, nie? Rysują tutaj nam, wiecie, te kreski jakieś takie. Tak samo na koniku, więc no trzeba zadbać. I ja jestem jak najbardziej za. O, to będziesz teraz jak młodzieżówka. No, jak 50 plus. 50 plus, nie, 60 plus. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja byłam umówiona na wizytę. A co dzisiaj robimy? Jak pokryzówkę? Trochę obetniemy te włoski, bo już za długie. Myślę, że to będzie mieszanka wybuchowa, ponieważ Jasia z przyjaciółką idą do fryzjerki. Jak wiadomo, u fryzjera jeszcze dwie kobiety. No jedna plotka. Na pewno my się wszystkiego dowiemy. Jeszcze będzie metamorfoza. A jaka dzisiaj okazja? Bez okazji. Jak to bez okazji? Rodzina przyjeżdża do mnie. O, proszę bardzo. No i muszę wyglądać lepiej od moich sióstr. I to taka okazja. Na pierwszy rzut oka ważniejszy jest wygląd. Jak kobieta brzydka, to żaden mężczyzna ją się nie będzie interesował. Jasiu, nie da się ukryć, że no pierwsze wrażenie, zanim się odezwiemy, robimy wyglądem, więc jest jak jest. Zasiadamy do strzyżenia włosków. Na malowanie musi się umówić. Na Andrzejki. No. Będziemy robić zabawę. W klubie? No. A my, emeryci, mamy czas zawsze. Może być i środek tygodnia dla nas. No właśnie, wy to możecie cały tydzień się bawić. Po co? Od 4 do 10 wieczór już mamy wybawione. Jezu, ja chcę być już na emeryturze. W sensie nie wiekowo, ale życiowo. Chyba wiecie, o co mi chodzi. Co jeden to gorszy i co jeden to nie ma gdzie mieszkać. Zima idzie i szukają baby, co sobie do chałupy się wcisnąć. No nie żartuję, ten teraz przed chwilą, jak myśmy byli na dworu, dzwonił. Ten z Norwegii, co wrócił. Zębów nie ma. Zębów nie ma, włosów nie ma. Jak zębów nie ma, to jak on mówił? Mieszkania nie ma i emerytury nie ma. No i obejrzał mnie na internecie i się mocno mu spodobałam. Nie wytrzymam. No co to za kandydat? Ani zęba, ani emerytury, ani chałupy. Zdrowaś Maryjo, no nie wiem. Posłałam koleżankę z Bielska. No. Się z nim umówiła na wywiad. I? Powiedziała bardzo dobrze, że zrezygnowała z niego, bo ja go nie chcę. Miała takiego pana kiedyś. Ja zajechałam, a on mówi, do domu idź. No proszę, jaki kulturalny? No, to jaki towarzyski. Tak, no miał mi do domu iść. No ja mu zwróciłam mu uwagę. No właśnie chciałam powiedzieć, pani Jasiu. Prędzej ty stąd pójdziesz niż ona. Jejku, jak słucham tak tych historii pani Jasi i w ogóle tutaj wszystkich pań o facetach, to czasem sobie myślę, no nie jeden z was, no sorry, ale jak utkwi na tym poziomie 7-latka, no to już tam zostaje. No i my nie wiemy, o co chodzi. Dziękuję. Proszę bardzo. Ładnie. To co, Maciek, przejedziemy się dzisiaj ciągnikiem, chociaż trochę pada. No,
ale będziesz mógł się w szkole pochwalić znowu kolegom, że jeździłeś Lambą Hani. Pamiętasz, jak się odpala Lamborghiniego? Tak. Tak? No to dobra. No myślę, że jak kolega przyjdzie do szkoły i opowie faktycznie wszystkim w klasie, że jeździł Lamborghinim, no to po prostu szacun ma u każdego, automatycznie. Świeci się ta lampeczka, trzeba wcisnąć ten guzik, żeby się podgrzały świece żarowe i wtedy silnik bardzo łatwo zapali. Nigdy nie miałam nikogo na tyle bliskiego, żeby można było właśnie planować założenie rodziny, posiadanie dzieci. Zresztą ja nigdy nie miałam jakiegoś takiego ciśnienia na to, żeby być matką, żeby urodzić dziecko. Może też z tego względu nie odczuwam jakiejś takiej ogromnego braku tego, że nie mam własnego dziecka. Hania również dobrze podkreśliła i wydaje mi się, że to pokazuje również jej mądrość życiową, że nigdy nie miała do końca partnera, z którym mogłaby stworzyć rodzinę. I ja też myślę takimi kategoriami, bo sprowadzić na świat dziecko no nie jest takim wielkim problemem, jak wiadomo, ale reszta no to już jest po prostu wyzwanie. Wszystkie dzieci mojego rodzeństwa ja traktuję jak swoje i jestem ich ulubioną ciocią, więc tu te swoje uczucia macierzyńskie spełniam w ten sposób. Dodajesz gaz? Proszę bardzo. Matko, nie tak szybko, bo nam mama głowy pourywa. Trochę mniej tego gazu. O tak, żeby tak ta wskazówka była 16, tak koło tej 16. I tam patrz na wierzbę, bo jedziemy we wierzbę. Dobra, prostuję, gazu dodaję. Hania spełniona w całości jako ciocia. Dzieci widać przeszczęśliwe, że mogą korzystać z takich atrakcji, jak do niej przyjeżdżają. Więc wydaje mi się, że naprawdę wszyscy są zadowoleni. Tak, sama piekłaś? Skąd? Ja na pewno nie masz czasu. Ja to lubię, wiesz, lubię w kuchni bardzo, ale niestety czasu nie ma. Ja wiem, jak to jest. Nie, jak sobie, Aldona, radzisz tutaj? No jakoś bo ja tak śledzę. Czytałam bloga Kamfora. Co? No to moje podlasie było, ale w końcu się skończyło. Pomóc ci bo nie było czasu na prowadzenie bloga. Op. Brakuje czasu kompletnie. Na wszystko. Moja doba jest o 10 godzin za krótka na pewno. Uważam, że nie jesteśmy nawet w stanie wyobrazić sobie, ile tak realistycznie Aldona ma pracy. Mam rodzinę, która ma gospodarki i to dość duże. I powiem wam, że na samą myśl, co tam oni robią i o której zaczynają swój dzień, no to ja już jestem zmęczona, także szacun. Pamiętam w ogóle całą tą przeprawę, jak ty planowałaś wyjazd z Anglii. Ja mówię, kurczę, to jest w ogóle takie przedsięwzięcie, zabrać wszystkie konie, kozy i tak dalej i tak po prostu się przenieść. W Anglii zdecydowanie brakowało mi po pierwsze lasów, ponieważ cała północno-wschodnia Anglia, no to jest niestety, lasy są wycięte i jest ziemia rolna. Cygański styl życia to są przeprowadzki. Ja tych przeprowadzek w życiu miałam 30 ileś, ja już nie wiem, ja rachubę straciłam. O kurczę, ponad 30 przeprowadzek, no to powiem wprost, jest to już faktycznie lekko koczowniczy tryb życia, także bardzo fajnie, że Aldona odnalazła to swoje miejsce, przynajmniej na razie pewnie dla niej, ale wydaje mi się, że usiąść z Aldoną i tak sobie pogadać wieczorkiem przy jakiejś herbatce czy tam na leweczce, to musi być po prostu mega fascynujące, co ona robiła w życiu i jak to wyglądało. Ale masz kogoś do pomocy? Tak chciałem. Robota. A to nie jest do przeszkadzania, do pomocy. Nie, ale wiecie, ty jesteś mega grzeczny, fajny chłopiec, wiesz? Pomagasz? Mamie? Pomagasz trochę mamie? No, czasem mamie wycisk daje. Kto ci tutaj pomaga, ewentualnie? Kto mi pomaga? Musisz mieć też jakieś osoby, które... No wiesz, sąsiad... No to sąsiad dzieje. Sąsiad, jak jest jakaś taka ważna sprawa, co on może pomóc. No jak wiemy, nasz ulubiony sąsiad, no faktycznie, za wiele pomóc nie może, no ale jest. Jest i za to go kochamy. Z ludźmi się nie dogadywałam generalnie od początku, bo byłam wychowana przez babcię w izolacji, że tak powiem. Z tego powodu też w tym momencie Witek pójdzie na trochę do przedszkola, bo przynajmniej raz w tygodniu, mimo że jest daleko przedszkole, ale chciałabym zaoszczędzić tego, co miałam ja. Do przedszkola macie daleko, Wiciu? 15 kilometrów. Będziesz chodził do przedszkola, czy z mamą będziesz cały czas? Jaki ładny. Tutaj mama zrobi przedszkole. No, mama chce wysłać raz w tygodniu. Żeby trochę kontaktu było, nie? No to chodzi.
Wicia jest przesłodkim dzieckiem, ma tak piękne oczka, że nie mogę się na niego napatrzeć, ale uważam, że jak najbardziej pozytywnie na jego rozwój wpłynie pójście do przedszkola, no i po prostu ten kontakt właśnie z innymi dziećmi. No z Konradą i Bogdanem już była dawno jakaś więź, no być może z przeszłego życia też, bo nie ma przypadków w życiu. Wibracje się odczuwa, po prostu jest albo przyciąganie do innych ludzi, albo odpychanie. Dobra. Lecimy. 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 Powoli? No. Mamy mało osób dookoła, mało sąsiadów, bo ja nigdy nie byłam duszą towarzyską. To na razie. Do zobaczenia. Pa. Trzymajcie się. Dobrej drogi. Proszę tylko tą kurtkę, nie? No już. Dobra. Bardzo szanuję Aldonę za to, że wyciąga takie życiowe wnioski, uczy się na swoich błędach i przede wszystkim nie chce przekazywać pewnych rzeczy swojemu dziecku, że uważam, że naprawdę jest super mamą i Wicia ma ogromne szczęście. W sumie obydwoje mają. Dobra, poszło. Nasz klub seniora ma taką nazwę Pogodni. Zbieramy się tam 2 dni w tygodniu. A co was dzisiaj boli? Nie, nic nie boli, nic nie boli. Nic mnie nie zbiera. I widać, że klub seniora działa pełną parą. Wszyscy są zadowoleni, energia jest, ale to pytanie na początek, co was dzisiaj boli, naprawdę rozłożyło mnie na łopatki. Moje kochane seniorki, macie teraz super sprzęty, na których możecie sprawdzić, ile spaliliście kalorii, ile zrobiliście kroków. No i ja jestem ciekawa, jak wam dzisiaj dzień minął? 3,5 tysiąca. A pani Jasia? Ja mam 6700. Jestem pewna, najważniejsze w życiu zdrowie. Bo człowiek zdrowy to ma na wszystko ochotę. Mamy tutaj chyba najważniejszą puentę tego wszystkiego, bo ja mówię, że super klub seniora, super ta aktywność, ten ruch, ale niestety sama osobiście znam osoby, które no po prostu ich dusza i chęć do życia jest ogromna, a ciało już nie może i no jest to ogromnie przykre, także szanujmy swoje zdrowie. Cześć. Co, pomogę ci pewnie tu coś zabrać? Młynek. O, młyn. Mąki. Ja chętnie wezmę. A ja wezmę. Ona miała chłopaków, którzy chcieli się z nią spotykać, którzy ją tutaj odwiedzali, zabierali gdzieś na jakąś, nie wiem, kolację, na wyjazd. Natomiast no, ewidentnie gdzieś tutaj chyba nie wiem, czy nie trafiła na taką właściwą osobę, która gdzieś by ją, z którą chciałaby spędzić całe swoje życie. Myślę, że rodzeństwo Hani tak po prostu z miłości i troski o nią myśli czasem, czy mogłaby sobie znaleźć jakiegoś partnera, właśnie czy nie jest jej źle samej. Ale wydaje mi się, że Hania odnalazła swoje miejsce i gdyby chciała, no to po prostu by coś zmieniła, ale bardzo fajnie, że o niej tak myślą. Ta gałązka ma wychodzić. A to... no właśnie. A tutaj jeszcze kogo jeszcze brakuje na tym drzewie? Wiadomo, ona miała różnych przyjaciół, chłopców. Ale kiedy na przykład ja powiedziałam, że wiesz, Haniu, no zastanów się dobrze, bo mi się wydaje, że to nie jest osoba odpowiednia dla ciebie, no to Hania jednak z mojej rady skorzystała i to znajomość przerwała. To akurat zupełnie odwrotnie niż u mnie. Mi jak ktoś mówi, że ktoś tam nie jest dla mnie, to ja sobie myślę, Boże, co oni wiedzą, jeszcze bardziej, ale love. Później oczywiście budzę się z ręką w nocniku, ale absolutnie, Olusia nie posłucha nikogo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Raz jeszcze. Tutaj od nas wszystkich taki mały drobiazg, no proszę co bardzo. To jest? No niech mama zobaczy, co tam. Ej, taka rodzina wielodzietna, no to jest naprawdę wielkie szczęście. No ale zobacz, co tam jest. A kto to jest? Ty, babcia. Naprawdę? Z kwiatkami. Ale ja w takich krótkich spodenkach nie chodzę. No dobrze, na wiosnę sobie kupię. Jest rodzinka w komplecie, wiadomo, że niektórych jest mniej, niektórzy są sami, tak jak Hania, ale są wszyscy razem w tym domku i widać, że po prostu tam jest miłość i to wygrywa. Zobaczymy, czy jesteś zimna. Nie będę ja za wiele ją szczygnął, bo jej ciągle zimno. Bzyk, 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 bzyk. W kapuście byś się chciała bzykać, będziesz śpiewać, przeleć mnie, w kapuście przeleć mnie. Zrobimy serek może. Ty mnie wywrócisz, no. Teraz zginę. Nie ma
mam słów na to, co już zapowiadają w kolejnym odcinku, więc nie mogę się doczekać. Dziękuję Wam serdecznie za wspólne oglądanie. No i wkrótce ruszamy dalej, bo naprawdę będzie mnóstwo atrakcji. A póki co, miłego żyćka dla Was. Pa, do zobaczenia!